Oglądał pan wczoraj finał? Oglądałem, oglądałem z emocjami. Wspaniały mecz. A komentatorzy mówią, że to jednak żenujące, że prezydent musiał prosić prezesa Solorza o odkodowanie meczu finałowego. Nie wiem, czy musiał prosić. W każdym razie dobrze, że ten mecz został odkodowany i że cała Polska mogła przeżywać te wspaniałe emocje. Tak więc na końcu dobrze się stało po całych kłopotach z tymi mistrzostwami, jeśli chodzi o ich pytanie, czy w kraju, gdzie jest telewizja publiczna, to nie jest jednak coś dziwnego, że takie mistrzostwa zostały zakodowane? Nie, to absolutnie powinna być domena telewizji publicznej i tego rodzaju wydarzenia, także o charakterze w istocie narodowym, bo organizacja mistrzostw była w Polsce, powinna być zrealizowana przez telewizję publiczną. To jest wpisane w ustawę o mediach publicznych i tego rodzaju cele. I bardzo bym zdziwiony tym, że telewizja publiczna nie potrafiła doprowadzić tutaj do jakiegoś porozumienia. Czy uważa pan, że to jest właśnie wina władz telewizji publicznej? Nie znam szczegółów, nie na tyle interesuję się kuluarami tego rodzaju decyzji, jak właśnie transmisje ważnych mistrzostw czy igrzysk. No ale tak patrząc na to z punktu widzenia zwykłego zjadacza chleba, wydaje się, że to powinno być absolutnie jednak przeprowadzone przez telewizję publiczną do jakiegoś pozytywnego skutku dla kibiców i dla widzów.